Siemaneczko, z tej strony Wandry, witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Sheriffi. Już myśleliście pewnie, że to koniec po tamtejszym wypadku, jak wpadliśmy do szpitala i wpadliśmy w stan ciężki. Ale no dzisiaj zobaczycie, co się stało dalej z Mariuszem i czy w ogóle będzie mógł dalej funkcjonować w szeryfach. Miejmy nadzieję, że tak będzie, więc żeby szeryf wyzdrowiał, musicie zostawić teraz, właśnie w tym momencie, łapeczkę w górę tam na dole oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby dołączyć do bandy szeryfów i oglądać na bieżąco naszą serię. Ale zobaczcie właśnie, tyle lajkasów dobiliście pod ostatnim odcinkiem szeryfu, więc tyle pieniążków wpada na nasze konto. I też pisaliście, żeby więcej nasza komenda zarabiała, bo to jest jednak komenda i ona powinna zarabiać więcej. Także słuchajcie, na nasze konto wpada dwa razy więcej z lajków, więc słuchajcie, dostajemy za jednego lajka teraz 4 dolary. Połowa z tego idzie dla naszej postaci, a połowa z tego idzie na konto komendy. Konto komendy będziecie zawsze mogli zobaczyć w opisie właśnie filmu, bo na ekranie ciężko byłoby to pokazać, bo by się nam nie mieściły te stany konta. Ale tutaj macie także 10 ostatnich subskrybentów, którzy właśnie subowali mój kanał, więc musisz się pośpieszyć, żeby tam się znaleźć na następnym odcinku. Oraz wspierającym, który może być także tym klikiem na dole, przycisk wesprzyj i dołączając do jednego z trzech poziomów. A ja wam już nie przeszkadzam, zaczynamy odcinek. A, dzień dobry. Dzień dobry. Obudził się pan. Cały dzień pan spał. No wiem, co się stało. Wypadek miał pan. Jaki wypadek? No, z ostatniego pościgu. Wjechał pan w cysternę. Pościgu? O, kim ja jestem? Szeryfem. Szeryfem? Tak. Stacjonuje pan w Paleto Bay. Mogę wstać w ogóle? No, lepiej pana by na razie nie wstał. To co ze mną będzie? No, pan będzie musiał zostać na obserwacji. Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Pan pamięta niektóre rzeczy, czy wszystkiego nie? No tak średnio teraz. Ojojoj. Czemu dostałem zepsute urządzenie? Nie sądzę. Czemu jest karteczka zepsute? Nie wiem. Ja tu jestem raz na rok. Ja muszę do toalety. No to może pan wstać. Halo, proszę pana. Tak? Pora wstać. Jest pan po operacji głowy. Po co ta operacja? No aby pamięć odzyskać pana. Przed kilku lat. Co teraz? Wezmę teraz pana na rehabilitację. Co oni mi z głową zrobili? Co jest z moimi włosami? No musieliśmy je ogolić. Dlaczego? Bo robiliśmy operację głowy, jak panu mówiłem. Patrzcie, jak wyglądam teraz jak czubki jakieś. Jakieś skutki muszą być zawsze. Cholela. Proszę się usiąść tutaj. Dobrze, to pierwsze pytanie. Pamięta pan, kim jest? Pamiętam, Mariusz jestem. No, a gdzie pan pracuje? W Sheriff Department. Jaki stopień? Sheriff. O, pamięta pan. No, chyba dobra. Muszę, nie? No, bo wcześniej, dwa tygodnie temu pan nie pamiętał. Jak to? No nie pamiętał pan. To ile ja tutaj leżę? Dwa tygodnie i jeden dzień. Byli ludzie, którzy leżeli dwa lata, rok. Czyli pan miał akurat farta. Bardzo dobrze w sumie. A kiedy się mogę wypisać? No, na żądanie to może pan teraz. To chciałbym na żądanie. Dobrze, to proszę do recepcji. Patrzcie, jak wyglądamy, serio, to jest jakaś masakra, ja nie chcę tak wyglądać. Trzeba jakoś te włosy zapuścić. Tutaj, proszę podpisać. Okej, podpisuję. Dobrze. Wszystko? To ja bym się chciał przebrać. No to tutaj zapraszam. I tutaj, tak? Tak. Okej. Ora, widzę, przebieram się w swoje ciuchy, bo nie będziemy w jakimś łachach chodzić po mieście, nie? Może ktoś u nas przyjedzie. Ora, słuchajcie, jestem już ubrany. Wyglądam jakiś debil totalny. No, wyglądam jak debil trochę. Nasza RS-ka? Chwileczkę. Proszę pana, nie może pan tu stać. Mariusz do mnie, jak nie mogę, co mi zrobić, że nie mogę? Czuny to jest? Zadzwonię po szeryfu zaraz. No se dzwoń, a po szeryfu. Dobrze. Ciula mi zrobią. Co ty masz na głowie? nowa fryzura. Jak nowa fryzura? Nowa fryzura. To taka słaba ta fryzura. Na Rutkowskiego. No widzę właśnie. No. A widziałeś mnie? No łysy, tak jak kiedyś ja. No właśnie nie łysy, mam jakiś koper. Jezus, co oni? Stop! Kontrola drogowa. Ma jaki wypad. Trzymamy się, że nie będą nas ścigali. Odznaka i stopień. Odznaka i stopień. Co mi się stało? Co wam się łysy stało? Jest. To ja mam pytanie, Mariusz. No... Co? Awansowałeś mu under sheriffa? Kogo? No ją. Nie. Dlaczego ona ma 4 gwiazdki? Nie wiem, to nie moja. Co tu się stało? Co wam się stało? No właśnie. Co tobie się stało na początek, zacznijmy? To nie mój mundur. A mój pewnie.
stary. Ukradła ci. Nie. A ty co masz na ramieniach? No to jest wojskowa odznaka. I co to za kapelusz? No, taki był na komendzie, ten, policyjny. Jaki? No, policyjny szerif. Nie dosłyszałem. Policyjny szerif. Nie dosłyszałem. Szerif, szerif. No, szerif. Co? To właśnie, po co zatrzymujecie? Szybko jeździcie, co to za przekraczanie prędkości? On szybko jeździ, nie ja. No to mandat. Nie. No tak, bo za szybko jak się jedzie wolno. Macie lepiej 3 sekundy na odjechanie stąd i na spuszczenie. Ale to wy tu jechaliście, nie? A tak? To ty jechałeś za szybko. Podpiszcie tutaj. Podpiszcie tutaj. Nie, ja się nic nie podpisuję. Podpiszcie tutaj. No co potrzebuję jest? Twojego podpisu, no. Twoją się skończyła pracę. Nie, ja odjeżdżam, nara. Czy nie pracujesz tu tutaj, tak? Bo ci się umowa skończyła. Skończyła mu się umowa? No skończyła mu się. Mózg chyba. Się nie skończyło. Skończyła ci się umowa, musisz podpisać. Nie, 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 nie. Podpisywaliśmy jakieś. Nie, ja nie podpisywałem żadnej umowy. Ale... O, fajną odznakę. Fajną odznakę tu masz, już jej nie masz, cześć. Jedźcie lepiej do domu. A co wy robisz podczas tych 2 tygodni? A, nieważne. No, no mów, co robiłeś? Zarabiałem trochę. Wziąłem sobie urlop. Co? To kto był odpowiedzialny za komendę? Najwyższy stopień. Czyli? No kto? Alex. Ty, właśnie Alex, co z nim? No co, wziął sobie urlop znowu. Jak znowu, jak go dawno nie było? No przez 2 tygodnie był. Serio? No, chyba do degrada. Ty, ja bym sprzedał to auto, ono jest jakieś... Nie pasuje mi one. No, sprzedałbym też ja. Nie wiem, te debile jakoś siłowy kolor zrobili. No, i one w sumie trochę nielegalne. Czemu? Bo zostało sprowadzone z pieniędzy nielegalnych. Jak? Ten samochód za co? Za pieniądze. Darmo. No, a przez kogo kupione? To idziemy od razu sprzedać do domu. A co, masz kogoś, żeby to kupił? No. Kogo? No, gość obok. Jak obok? No tu po prawej. Kto to jest? Dzwoniłem kiedyś, to jest taki dobry kolega. To podejść tam. Dobra. Dobry kolega, powiadasz? Dobry. No i zra byś nie sprzedał. Trzeba go skamować na kasę, żeby dał więcej niż my daliśmy. Siema. 70 tysięcy. Cześć. Sterfer, hello. Cześć. Kto? Cześć. Kiterfer. Za Stipen urkowany lachto. Co? Co? Za Stipen urkowany lachto. Dzień dobry. To jest twój kolega? Nie, żartowałem. Cipala fołu i dalila didu, rudus. Dobra, Terapilo, da sa... Mena sa fanda de carita. Kupon samochód, skup samochodów. Samochoden kupen. Samochoden kupen 70 tysięcy. 80 tysięcy. 90 tysięcy. Ile przebiegen? Przebiegen? Zeren. Przebiegen. 10... 100 kmy. Byłem klepanem? No, klepanem nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Gdzie no spachlen? Nigdzie. Na pewno? Na pewno, it's oryginalnen częścien on the auten. Cenen, cenen. 90 tysięcy. 90 tysięcy. Wezmę miernikan lakeren. Co jest? Słuchaj, this is, to nie jest ten nowen auten, to lakeren is nie ten, nie oryginalnen. Dobrym, dobrym. To jest folien. A folien, dobra, dobra. Folien. Ile? Cenem, mamona. 90 tysięcy. A akordeon macie? Mamy. W tym aucie. Akordeonen on the wydechen. Wow. A Titanen. Titanen. Jazdem próbnym? No, jazdem próbnym nie. Paliwen is drogen. Jazdem próbnym, zastawien Opla. Jazdem próbnym, ale ja kieruję. Ja kieruję. Nie, ty nie kierujesz, no, wsiadę. No dobra. Superen auten. Fajnen. Juchcien... Ale lecien. Juchcien kupien dys auten? Audien? Audien. Mogę kupen. Dajen 50 tysięcy. No, 90 tysięcy. 80 tysięcy. 75 tysięcy. 77 tysięcy. 75 tysięcy. 76 tysięcy. 76 tysięcy i akordeonen. Akordeonen on the wydechen. Nie, akordeonen prawdziwy akordeonen. 80 tysięcy. 70 tysięcy i flaszkę wódken. Nie. 75 tysięcy. Dobra, 75 tysięcy. Jasne, this is umowen on the blachen. Umowen, przypisuję umowen. Jasne, umowen on the blachen, pisen machen. Dobra. Dzięki. Nie, pieniądze. Jakie pieniądze?
Pieniądze. Daję pieniądze, news. Daję pieniądze, mam w Opel Corsen pieniądze. Dawaj pieniądze. Mam pieniądze. Ten Opel Corsen kosztować $1000. Jakie $1000? Opel Corsa is very, very good. Ja, yeah, very, very good. Pieniądze, walizken. Dawen mi ten walizken. Przeliczyn pieniądze, walizken. Ty, walizken jest ciężkę. Ciężkę. Walizken samolotem. Johnen, masz yeah. Przeliczarkę? Ja umiem to oczami przeliczyć. Otwieraj i odliczę. Dobra. Ja jadę. 50 tysięcy tu jest. Ja jadę. Wysiadaj, bo będę szalał. Jakie 50 tysięcy? 20 koła jeszcze brakuje. 25. 25 to oszustwo. Dobre, już wyciągnę. 25 tysięcy. Dawaj tu Johnen. Daję tu Johnen. 25 tysięcy. To jest jakiś, nie wiem, jakiś chłop taki, nie wiem, Rom? Czy jakiś inna światowa osoba? Nie wiem. Ciekawe, ile Johnen teraz tutaj przejdzie. Pasuje. Idziemy. Idziemy. Pasuje. Panem. Słuchaj. A Opel Corsen panowie nie chcę kupić? Ja chcę wziąć ten. Nie, ej, został Opel Corsen! Ej. Zostawiam. Okej, okay, zostawiam. Zostawiam Opel Corsen. Rzucę się na glebę, już! Rzuć to! Rzuć to, powiedziałem. Rzuć to! Nie, Opel Corsen! Rzuć tą broń! Nie rzucę bronię! Uciekamy na ulicę! Szeryfie! Greba! Zakujcie go! My jedziemy, cześć! Ej, zabijesz człowieka, debilu! Nie! Tak! On żyje! Ja go postrzeliłem w ramię! Czemu w niego strzelałeś? No w ramię postrzeliłem go! Czemu widzieliśmy jego korsę? Ty wziąłeś korsę! Nie! Kto wziął jego korsę? On! Jezu, Johnny postrzelił gościa, ja pierdzielę! Trzeba A ja spać. Strzelałem tylko w opony, żeby się mu nic nie stało! Czuję na służbę! Tym się jeździć nie da! Ej, nie możemy tego mieć pod dołem! To mi pomoc drogową! Chodź! Ty, my nie idziemy na patrol w ogóle? Idziemy na patrol! To chodź może za buta! Ty, a może kupisz nowe auto? A może kupimy pojazd? Ja mogę dozwonić do tego jednego typa znajomego. To dzwoni, a czym się tam udamy? Rowerem. Johnem może cię przebrać, ale już wraca. Dobra, czym tam jedziemy? Nie wiem, a muszę dozwonić do tego typa. Spytaj, czy w ogóle coś ma dla nas? Halo? No, ja potrzebuję tego. Masz jakiś fajny samochód? No jakiś Brabus, może Bugatti. Te sprawy, bo bogaty jestem. A coś masz dla nas, dobra. To my będziemy... Bugatti jest, ciekawe. Może za 3 godziny, zanim dojdziemy piechotą do Los Santos. No, cześć. To czym tam idziemy? Nie wiem. Powiedz, że autobusem. Autobusem trzeba chyba jechać. To na przystanek trzeba iść. No jest przystanek, ale czy coś tutaj w ogóle jeździ? Nie wiem, czekamy może. Będzie coś. Tym, przecież mamy radiowozy w komendzie. Po co? Komunikacją miejską? No. No jak wrócimy? Autem. Autem? Która jest godzina? Ta. Pokazuję tutaj na rozpisie, że za 10 minut. Czekamy. 10 minut? Ty myślisz, że nie przestraszą się, jak mnie zobaczą? Ty, jak ja jak bandzior wyglądam. No, tym sprawem, że masz kaburę. Co nie? Wyglądam jak jakiś hitman. O, autobus. O, autobus jest. Ale miejski? Los Santos Transit, no nie wiem. Dzień dobry, ile bilecik do Los Santos? Do Los Santos? No. Panie, to 50 euro do Los Santos. Euro? Mhm. Ej, Boże, dolar. Wiesz, pan. Dobra, to mi zapłacę. Niedawno zobaczyłem. To ma pan tą stówkę. Słuchajcie, znika nasza stówka teraz od naszego konta za dojazd dobry do Los Santos. Dobry pan tam za mną siedzi. Jak się pan czuje? Halo, proszę pana. Halo. Ty, my już Los Santos. No, ile to jechaliśmy? 3 godziny. O, jesteśmy. Dobra, dzięki. Cześć. Do widzenia panu. Co on kopiuje? On jest jakiś jak szympans jakiś. Dobry. Umówiłem się z panem. Dobry. Sekunda, tylko sobie coś sprawdzę w papierach. Właśnie to, jak pan się umawiał. Już mówię. Miał być Bugatti i Chiron. Co? Ja tu mam wpisane, że auto jeszcze nie wybrane i będziemy oglądać. Nie, no ja do pana dzwoniłem, że Bugatti albo Brabus. Ja nic nie wiem w ten sposób na ten temat. Czy ten salon wygląda ci na jakiś Bugatti? A, i to też, no. Dobra, jaki są? No to aktualnie przyszedł do nas prosto z Wielkiej Brytanii Land Rover. Szczerze, gdybym miał środki, sam bym takiego zakupił. Marzenie no, chyba... Land Rover, nie z no. A z Wielkiej...
z Brytanii? Dlaczego po lewej kierownicy? Ponieważ zostało już to przestawione po prostu, bo był na serię amerykańską, ale produkcja aktualnie w naszym regionie ustała i był wyprodukowany tam, ale pod drugie amerykańskie przepisy. Proszę, pan mnie okłamuje. To jest Gulliver. Dobra, to zna się lepiej. To jest edycja, to tak samo jak ma pan w Mercedesach AMG i zwykłą wersję, no to tak samo tutaj jest specjalna wersja, też mówię, świeżo przyjechał. Patrzcie, czy świecą lampy. Auto z... zepsute jakieś, czy co? No, świeżo wyprodukowane, bez przebiegu, był transportowany drogą morską, aczkolwiek w warunkach suchych, więc wilgoci nie dostał, rdzy ani ze żadnych przegnić nie występują, mogą panowie sobie nawet na pod maska i w ogóle zajrzeć. Czyli jest nówka sztuka nieśmigana? Tak. I w sensie to jest tak, na terenie amerykańskim na pewno to są wszystkie dane, jakie mamy. A czy było coś robione, no to zależy od rządu Wielkiej Brytanii, nie? O, tu pan, o cholera! V8. Dokładnie. Niestety nie ma jakichś zbyt świetnych osiągów, aczkolwiek ponieważ duża masa robi swoje, między innymi przez ten silnik i masywną skrzynię biegów, aczkolwiek wrażenie robi sam dźwięk. A jaka cena? 80 tysięcy jest wpisane w ogłoszeniu i no za tyle byśmy chcieli to puścić, nie? Czy kupujemy? Pan się wpuknie, w głowę puknie za te 80 tysięcy, rozumie pan? Wie pan, to nie ja decyduję, nie? Jestem tu pracownikiem do pracodawcy oraz no koszty transportu. A negocjacja w takich salonach jest przez w ogóle... Tak, ponieważ jest to auto sprowadzone pojedynczo i znalazło się tu naszym trafem, bo miało trafić do innego salonu, a nam się udało, więc negocjacje również wchodzą w grę. Zaczynamy od 10 tysięcy. Chory jesteś, dobra, daję 75. Od razu. 78. 75 z buta mogę dać. No dobra, niech będzie. To chodźmy może do biura podpisać papiery, jeżeli państwo są zdecydowani. No to możemy pójść. Na kogo to będzie? Na pana? Na Mariusza Tarolkowskiego. Jasne, a pan czasami szeryfem nie jest? Może. Słyszałem o panu w gazecie. To ja jak w gazecie? No słyszałem o panu, że pan... Jak pan świeżo dostał awans za szeryfa, czytałem gdzieś o tym. A, już myślałem, że o czymś innym. Jak? Jest coś innego do czytania? Nieważne. Dobra, wie pan co, to już pan daje, niech pan tu mazgnie. Może i kopia też będzie dla pana. Już zaraz się powinna wydrukować. Proszę, tu mazgnąć na dole. Dziękuję bardzo. Kopię pan chce na maila, czy tak tutaj papierowo? Na maila. Dobra, to zaraz już pójdzie. Pieniądze, przelew czy gotówka teraz? Gotówka. Dobra, to poproszę. Ja pójdę po walizkę. Jasne, czekam. O cholera, widzowie. Nie wziąłem walizki. Johnny. No. Walizki nie wziąłem, chłopie, z tej kursy. Nie wsiadaj, stary, co my teraz robimy? Panowie odjeżdżają już? Tak. Nie. Środki prawne zaraz mogą wkroczyć. Johnny, dzwoń do tego, do Kamili. No robię się inaczej, patrz. Nie, było? Ty masz na koncie coś na przelew? Mam, nie, przeleję, wow. Dobra, to przelej. Dobra. Numer konta? A to na umowie tu, proszę bardzo, jest. Dobra. Cholera, dobrze, nas tam bardzo. Johnny ochronił przed tym, nie? Zapasowe dam chwila. Na co i co są, widzę, że są. Ale zapasowe jeszcze, drugie. Ale zamieszanie, wie pan? No, widzi pan. Dobra, proszę bardzo tutaj. I nie. Miłego, dziękujemy za... Do widzenia. Do widzenia, miłego dnia. Wysiadaj. No ja prowadzę. Wysiadaj. Ja prowadzę. Ten Johnny to jest taki debil, ja go zdegraduję teraz, zobaczycie, ja go zdegraduję. Ty, fajna ta fura. Nie wiem, bo się nie dałeś mi przejechać ją. No, już ją jeździłeś po salonie. Po salonie to nie to samo osiągli. No i co? Ale siadłeś, kierowałeś. No. Ale to jest lepsze, takie większe to auto, masywniejsze. No właśnie. No właśnie. Dobra, jedziemy na komendę. Dobra, zobaczymy chłopie, jak zareagują szeryfi na naszą furę. Póki ktoś tutaj jest na komendzie? Pewnie są. Srają, a nie są. A są, no rzeczywiście. Jak to z tyłu siedzi? Kto to jest? Ej, gościu! Gościu, co ty robisz? Słuchaj, co ty w samochodzie naszym robisz? Idź stąd! Dobra! Chodź, on to jakiś przychop. Co zrobił? Nie wiem. Kade, co ty zrobiłeś? Kim ty jesteś? Co ty zrobiłeś z tym autem? Kim ty jesteś? Mariuszem. Zaraz powiem, że ktoś się nam włamał na komendę. Kto ci tu pozwolił wchodzić? Ja. A kim niby jesteś? Szeryfem. Jakim szeryfem? Mariuszem. Ej! Ten kat silny jest, chłop. Patrzcie, co zrobił Johnemu. Mariusz? Mariusz. Czemu jesteś łysy? Dla ciebie panie szeryfie, a nie Mariusz. Nie pytaj. Aha, to nie pytam. Gdzie reszta osób? W komendzie. Tak, w komendzie. A ty co? A was zostałeś, masz nowe pagony? No, to są moje pagony wojskowe.
Tak, już na pewno uwierzę ci. Byłem w wojsku przecież. Nie przeszkadzaj, na randce są, chodź. Siema! Cześć, na randce. Ja nie wiem, o co chodzi. Jakie randce? Byliście na szkoleniach? Byliśmy. A, chciałem właśnie wam zrobić. Jakie szkolenia mieliście? Ja miałam psychologiczne. No miałem jak wiązać buty. Ja z ratownictwa wędrzego i przyniosłem zabawkę jedną. Jaką zabawkę? Albo w samochodzie. Przyniosę. A ty masz dla mnie jakiś prezent? Zaraz ci powiem. Masz prezent dla mnie? Przy okazji to zrobię sobie. O, panie. Ja mam pan. Kadet, degraduję cię ze stanowiska szefa dywizji kadetów. Co masz dla mnie? Chodź tu na bok, to ci powiem. Chyba jest taka okazja, że nigdy takiej nie było. Jaka? Taka okazja, to nie do stracenia, musimy to jechać i teraz odebrać. O czym on mówi? Taka gdzie, okazja, Los Santos jest taki samochód, najlepszy, za darmo, pół darmo prawie. Los Santos to niech tam dowiozą go, ja nie będę znowu Los Santos jechał. Musimy jechać, obejrzeć najpierw. Nie, do Los Santos, albo pół, do musimy Poleto. Obejrzeć. No to nas, niech nam przywiezie. To helikopterem polecimy. Rzeczywiście. Mamy helikopter tu. Dobra, ja kieruję. A czemu ty? No Debbie. Bo nigdy nie latałem. Ale musisz mieć uprawnienia najpierw. Mam uprawnienia. Na pewno to pokaż. Mam. Nie muszę ci nic przedstawiać, dobra. No dobra. Lecimy do Los Santos. Dobra. Wszyscy się chyba nie zmieścimy. Słuchajcie, pierwszy raz będę leciał śmigłowcem naszym, bo nigdy nie leciałem w ogóle w naszej jednostce, a tak to letałem. Eagle One góra. Mogę wypchnąć szybkiego Majka, bo mi wkurza? Wypchnij sobie chłopie mózg czymś. Dobra, wypycham cię. Ale mu powiedziałeś. Powiedziałem mu dobrze, co? Pcham cię. Dobra widzowie, lecimy, bo Johnny coś mu na korby odbija, trzeba go do psychiatryka zabrać. Ma syndrom bojówkarza. Tak, ma syndrom bojówkarza. Lecimy do Los Santos. Nie chcę się z tobą rozmawiać. Obracamy się praktycznie na miejscu. Zgłoś tam do bazy Majki, że będziemy lądować na Los Santos. Police Department. A rozumiem, tu lecimy. Żebyś się pytał. Od kiedy ty masz w ogóle prawo latania? W Polsce zrobiłem. Gdzie to jest Majki, na rozmowisko? No, tam chyba przed nami. Jak my tam wylądujemy? Nie wiem, tu obok taki jest tu trawa. O tu na dole taki plac był. Damy radę. Słuchajcie widzowie, będziemy teraz tutaj, patrzcie, będziemy lądować na tym placu. W ogóle czy wylądujemy tu? Stój w miejscu. Uwaga, uwaga. Ląduj. Ląduj! Ląduję, ja umiem latać, trzeba wymanewrować, żeby się zatrzymać w jednym miejscu. Okej, uwaga, lądujemy, lądujemy. To było bezpieczne? Trzeba mięciutko usiąść, mięciutko, a ten już wysiada. Ej, grubo na ziemia. Dobra, gdzie on jest? Może tam z tyłu jest, no nie wiem, mówi, że tutaj... Wow, jakaś ciężówka stoi. To jest to. To jest to? No. Mówili, że jest fajna sztuka. No jest fajna. Pół darmo, prawie jest za darmo. To miało być cacko podobno, jakieś fajne. No przecież. O, wóz pacyfikacyjny. A i to jest cacko? Tak. No nie wydaje mi się. Johnny. Co jest? Pamiętasz co mówił Majki? No, że to jest cacko, pięknie, nieśmigane, nowiutkie. Fajny! Mogę się karnąć? Ja mam pytanie. No? Od kiedy wóz pacyfikacyjny może tak spłonąć? To jest po prostu zabrudzenie. Tak, no, zwęglenie pospolite, tak zwane. To da się naprawić. Tak? No. Ile za to? No pół darmo, czyli za darmo. Tak, a, panie no, Rudy? No dobra. Tylko tak, musieliśmy przyjechać. A da radę transportu płacić, żebyście nam to zawieźli? Do szeryfów? Ja mogę się tym przyjechać. Albo nie, można tutaj zostawić to? Można tutaj zostawić to? Można. Dobra, to my to bierzemy, za darmo. Dziękuję. Dobrze. I widzicie, ci załatwiłem. Trudno było po prostu powiedzieć, że to bierzemy, jak za darmo. Słuchajcie, widzowie, dostaliśmy Riota, wóz pacyfikacyjny od Majkiego. Miał być podobno takie o, tatusko, a jednak to jakieś gówno spalone, ale no jak za darmo, to czemu by nie wziąć, nie? No i bierzemy. Słuchajcie, widzowie, właśnie wystartowaliśmy. Mamy tego Riota, ale trzeba będzie go naprawić i myślę, że do Franklina damy, może on nam to jakoś naprawi. Trzeba załatwić, co możemy z tym wykombinować. Ty, Johnny. No... A co my wykombinujemy z tym Riotem, po co nam on? No bo... Pomyślałem tak sobie, co nie? Teraz no. Jest takie więzienie. Jakie? Bolimbro? A Alcatraz. Alcatraz? No i oni tam potrzebują takiego. I może byśmy jakąś tam fuchę znaleźli. W sumie to jest dobry pomysł, to może zadzwoń do nich teraz. Dobra. To jest opuszczone. Alcatraz? Ty masz opuszczony łeb. No cześć Mireczku, słuchaj, my potrzebujemy jakieś fuchy tam u was. Mireczku? Dobra, no dobra, to tego, my tam wam przybierzemy taki wóz pacyfikacyjny od nas w tym prezencie. Dobra, no dzięki, cześć. No, załatwiłem nam robotę. Kto to Mireczek? Dyrektor. Walka teraz nam załatwiłeś? Aha. Słyszeliście to? Załatwił nam robotę walka teraz w najmocniejszym więzieniu w historii. Ona okolica tam. Kiedyś tam mieszkałem. Ale trzeba naprawić właśnie ten Riota, żeby tam polecieć. A teraz mieszkałeś? Takie miasto. Ale to jest więzienie, debilu. To jest więzienie. A to też słyszałem. Ale mieszkałem
nie w Alcatraz, tylko w Alcatraz. Alcatraz? Ohio. Ohio. A gdzie to jest? Ohio. Chodź, ciekawe, czy teraz wylądujemy chociaż normalnie. To jest gorzej, bo tam był piasek, więc łatwiej było wylądować. A tutaj mamy asfalt. Było prawie nas przechyliło, ale dobra. Włączamy silniki i idziemy. Wysiadamy. Igle ma dół. Słuchajcie widzowie, idziemy się szybko przebrać i lecimy na patrol. Raczej na nieoznakowany patrol. Dobra, słuchajcie widzowie, przebrałem się właśnie o w takie wdzianko, żeby po prostu być nieoznakowanym. I lecimy na nieoznakowany patrol i będziemy po prostu wyszukiwać jakichś wyścigów. Super! Normalnie cacko. Podoba mu się, mówiłem wam. No, super było. Gdyby nie było z darmo, to bym nie wziął. Ale musimy teraz odremontować to. Dam do Franklina. Do Claptona? Tak, do Claptona. A. Do naszego bardzo dobrego kolegi. Tak jest. Szeryfie. No, no. Bo my byliśmy z Kamilą, Sandy i tam jacyś gówniarze driftowali samochodami. Co? Jakieś lot chyba mają. Coś się chyba święci i szykuje, naprawdę. To my tam jedziemy. Jakieś sportowe samochody. Słuchajcie, bądźcie w gotowości. Hasło kwoka to wjeżdżacie tam. Dobra. A ci to jest dokładnie? Detektywistycznym? Na dispatch wam podam. Dobra, to my jedziemy. W kontakcie. To by też. Ty, Johnny. No. Może byśmy tego pushbara zdemontowali? Może. A myślisz, że po kołach nas rozpoznaje i po krasie z tyłu? Tak. I po to, że mamy belkę u góry taką LEDową na szybie. Ta belka to jest najmniejsze zmartwienie, wiesz? A to tak a chyba, że zaparkujemy gdzieś dalej. Nie wiem, możemy zaparkować. Dobra, no to jedziemy tam. Dobra, gdzie to jest? Za górę. Zobacz, weź lotarkę. Tam. Lordetkę, sorry. Telefonem może przybliżę. Weź lordetkę i sobie zobacz. Okay, słuchajcie, widzę, weźmiemy sobie telefon. Lordetki? Słuchajcie, widzę, zobaczcie ile tam samochodów, widzicie, to jest jakiś zlot fur, co tam się dzieje? Tylko bym się bał tam w sumie wjeżdżać, bo wie co, wjeżdżamy tam od razu. Ty patrz, ustawiałem się tam. Dawaj z nimi tam do wyścigu. Nie, z nimi? Nie no da. Siema, ale my na wyścig! Gdzie uciekacie? No i czul. No i jedziemy. Dawaj jakiegoś. Tego fioletowego. Dawaj dobra. Zielonego. Dobra, zielonego. Łatwiej go będzie chłopiec zobaczyć. No. On to jakaś słaba fura jest. Cholera, co tu się dzieje? Potrzebuję więcej jednostek. Wezwij Los Santos. No, nie ma ich. Wzywaj Los Santos. Pit udany. Potrzebna jednostka Los Santos Police Department, najlepiej Camaro na nasze 20. Ty myślisz, że go złapiemy? Nie wiem. Człowieku. To nasza stara komenda. Ty, ona jeszcze żyje? Nie wiem. Siema, zatrzymaj się, bo będę szalał. Wjechał na w bok. To Smallball jest. Jak Smallball? Albo jego brat. Nie Snowball, tylko Smallball. Nie, no i to samo. Ty mała piłka, zatrzymaj się. Z małe jaja bardziej. Zatrzymał się? Wysiadaj z pojazdu z rękoma w górze, już! Wysiadaj! Smallball? Ręka! No znowu. No i co ty robisz? Czy ty byłeś tam na tajniaku i nam nic nie powiedziałeś? Co? Byśmy nie goni... Nie! To nie jest on. Jaki ball? To jest small ball? Frank Ball Small. Co? Drogi idiota jakiś. Daj mi swój dowód osobisty. Już szukam. W samochodzie powinien być. Gdzie masz small balla? Kogo złapaliście? Proszę, Frank Ball Small. Nie, to jest rzeczywiście Ball Small. Nie wiem. Ale tak na dożywacie go się bierzemy. Ty masz brat jakiegoś Marka Smallballa? Nie. Na kim jest jakiś Smallball? Ja przypomnę, mam na imię Frank Ball Small. Co jest widzowie? Przecież on wygląda jak na szkadę, tak się samo ubrał jak kiedyś był w podajniaku. Zawijaj go, Majki. Co? Gdzie zawijaj? Pojazdu mam. No do co ja takiego zrobiłem? No jak co? Uciekaj przed nami. Chodźcie, dajcie chociaż mi silnik zgasić, bo waha droga w tych czasach. No i tak ci się nie zgaszę. Elekwiruję go. Jeszcze 20 lat ci się nie przyda. Elekwiruję ty. Dobra, policja, zajmiesz się tym wszystkim? No. Nie, do skasowania samochód pójdzie. Dobra, to ja skujcie go. Ja prawie dwóch miałem. Zostań tu Majki z nim. Dobra, tam jechali, tam daleko. Chodź Frankenstein. Idę. Wsiadaj do tyłu. Wsiadam. Frankenstein, co ty chłopie odwalasz? Nie wiem, noga mnie boli, biegać nie mogę. Szukamy ich dalej. Stary, nie wiem, jedziemy do paletu, może na po drodze do paletu ich spotkamy. Tak. Myślisz, że uciekli? Uciekli już, nie no, w sumie uciekli, bo ich nie mamy. Kamila lub Jeremy, odbierz. Ładuję. Fony.
Macie kogoś zatrzymanego? My prowadzimy 80 w Los Santos. Los Santos? My jedziemy w drodze do Paleto, zobaczymy czy kogoś tam po drodze nie ma. Dobra, nikogo nie znaleźliśmy. No. No co, na chatę jedziemy od razu? Na chatę. Co za cieć? Nie wiem. Kto to jest? Nie wiem, zapytaj się. Chodź. No, zaraz wyjdę, idź tam się zapytaj. Halo, proszę pani, co pani tu robi? Ty, NPC przyjechał do nas i stoi w miejscu, ale dobra, słuchajcie, ja pójdę do tej Korsy po naszą walizkę z pieniędzmi, bo w sumie zapomnieliśmy o niej, a tak to by nam zaginęła. No, pieniądze wziąłem. A, musieli pieniądze oddać. A, to masz tą walizkę. Kiedy? Dobra, proszę. No i oczywiście 75 tysięcy znika z naszego konta za samochód oczywiście, bo Jennifer zapłacił, ale oddaliśmy mu, więc no w sumie na zero wyszliśmy tak naprawdę, no bo sprzedaliśmy tamten samochód i tyle. I teraz czekamy aż na włosy odrosną. A co, jeżeli wam się odcinek spodobał, bo on był troszeczkę inny niż zawsze, bo bardziej był taki z cywilnej służby, ale ogólnie też z bycia cywilem, więc no zostawcie łapeczkę w górę, tam na dole oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i widzimy się już za dwa dni w czwartek. Także co, siemano, cześć.